Zjebów nie brakuje. Konkasio na linii. O, kurde. Halo, ziomuś! Halo, halo, siemano. Kasio. Siema, Kasio. Masz stówkę? Siema, Red, boomerze. Siema, Bychu. Dzwonię, bo mi tutaj piszą, znaczy oglądam już was, ale początku nie widziałem, ponoć gruby się odpalił na mnie. Ale który, chudy gruby czy gruby gruby? Znaczy gruby młody, nie boomer. Okej. No odpalił się. Kasio, no, się ale jakoś... to co tam mówił? Mówiłem, że na dystansie na przykład 8-10 rund uważam, żebyś przegrał ze mną w boksie. A, no to no tak, no to masz rację, no to jak ja bym przegrał ze mną, to zobacz, jak ty dostaniesz pierdol. Ale stary, ty sobie brałeś samych pachołczów do bicia, z kim się biłeś takim poważnym? Zaraz, ale czekaj, stop, ja chcę... No ale to cieszy mnie to, że w końcu, kurwa, przyznałeś rację, że dostaniesz pierdol od tego. Super, skoro uważam, ja mam... że właśnie by na dystansie tylu rund zlała, to co ona z tobą zrobi? Ale my się bijemy 3 rundy, a nie... No 3 rundy, ale jesteś grubasem. Jarzysz. Czas już. Poza tym na ostatniej konferencji ja tam zacząłeś się też prójć, że jestem gruby, a czemu jak był panel Reda, to do niego się nie prójesz, że jesteś gruby? To w sensie, nie wiem, on ma ci immunitet, że on może sobie być gruby, a już nie może do być? Reda? Ale do, do Reda nic nie powiedział, że on jest gruby na jego panelu, Redy, a do mnie się Red jest przystojnym grubasem, dorosłym, on dba o swoje ciało, u niego jest proporcjonalnie wszystko rozlane, dobrze to wygląda, a u ciebie, kurwa... U mnie to wygląda chujowo, bo mam za dużo starych hormonów żeńskich, które no aktualnie właśnie zbijam i mi się tłuszcz rozlał w stronę kobiety. Ale no, no to sam sobie odpowiadasz na pytania, to po co mi je zadajesz? Nie, Kasio, no bo jesteśmy drugi, ale nie, Kasio, do mnie masz czy ja mogę ci nie zadać pytanie? Bo nie byłeś na początku, jeszcze było tylko, że Pusz powiedział, że właśnie nie walczyłeś nigdy z bokserami. Ja nie, że broniłem cię, bo jesteś ziomkiem, ale mi chodzi o to, że na pewno miałeś milion kolejek jeszcze będąc w tamtej federacji, jeszcze przed Prime'em. I moje pytanie teraz osobiste, czy jakiś po prostu bokser, tylko może nieznany, jakiś mniej znany, jakiś, nie wiem, bliżej, że tak powiem, końca kariery. Czy miałeś jakieś propozycje w tej, czy w byłej federacji, żebyś zawalczył z prawdziwym bokserem? Bo Push Barber mówi, że na pewno nie, a ja mówię, że może tak. Bokser to pies jak coś? To jak nie, coś, pięściarz, to przepraszam cię, pięściarz, przepraszam. Ten... No co, no miałem przecież w marcu walczyć z Arturem Szwilką, mi na tej walce najbardziej zależało. Teraz chętnie jak Zadorę zleję, to zawalczyłbym z Tomaszem Adamkiem. No ja się nie boję jakby wyzwań, tylko no wiesz, no też nie mam zamiaru walczyć z jakimś tam kurwa sześcioligowym pięściarzem, no bo to bez sensu, nie? Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak Ewa zleje tego grubasa, no więc... Ja czas już czekam na twój prawdziwy sprawdzian, bo Adrian Pola czy inni potroje tego zawodnicy, tobie stary prawie Dawid Ambrose pierdolił niż o 3 głowy od siebie. No prawie robi wielką ale różnicę, ale stary, ty się nie... on ma chłop, ma 60, a ty masz 90, on ci prawie wpierdolił w tej walce na fejmie. No, no dokładnie, prawie robi wielką różnicę, a tu nie będzie żadnego prawie, bo Ewa ci po prostu wpierdoli. 70 kilogramów lżejsza kobieta ci wpierdoli. Stary, to jest mistrzyni świata w WBC. No dokładnie, mistrzyni świata, 70 kilogramów. A mówi 70-letnia kobieta. Lżejsza. No powiedz, że mistrzyni świata w WBC. Dobrze, że jesteś świadomy. Tak powiedział. Nie. Muszek, nie tyle. Ja akurat... Kasio, bo no, założyłem się z Puszem, że o sushi, że Pusz nie zada czystego ciosu na Ewę, tylko że na garden co najwyżej. Wygram, myślisz, zakład? Jest duża szansa, chociaż wiesz, no ja znam swoją nonszalancję, nie wiem jak Ewa dokładnie ma styl. Ja tak samo Kasio mam jak ty. Więc możliwe, że przyjmie sobie taką, żeby sprawdzić, wiesz, siłę ciosu Pusza, bo tak on będzie opowiada, no dokładnie. Ja też mam tak, że czasem lubię sobie stanąć, niech on sobie pobije i wtedy jak już kilka bomb niby dostanę, no to ja się śmieję z tych ciosów i wtedy już wiem, że w ogóle mam łatwą wygraną. Ja mam Kasio podobny styl do ciebie, bo też lubię stać naprzeciwko rywalki i się wymieniać ciosami, no ale tutaj oczywiście tego nie zrobię. Aż tak nie, ale też chcę przyjąć cios, bo sama jestem ciekawa, jak to będzie. No dokładnie, no więc możliwe, że boomer przegrasz, nie? Nie no, boomer to ja. Boomer to Red.
Ale ja nie walczę tu. A że przegram, no, ale, no, przegram suszę. Ale pytałeś o zakład. Może i tak przegrasz. Tak, tak, okej, okej, okej. Pytałeś o zakład. Ale czas już czekam na twój prawdziwy sprawdzian w końcu, z jakimś normalnym zawodnikiem, a nie z tutaj wiesz, że zdeklasuję, tak, za Dorę? Nie. Nie, no to... mam nadzieję, że cię za Dora zezłomuje. A, no to to nie jest poważny sprawdzian? To nie jest boxer, to nie jest pięściarz, boxer, no ja dla mnie sformułowanie boxer czyli to Zadora mnie zezłomuje i ja jeszcze mam potem z poważnym pięściarzem boksować, tak? No to jeśli cię zezłomuje, to już nie będzie trzeba, no to jeśli cię zezłomuje... Ale ty jesteś jednak głupi, gruby i głupi jednak jesteś, no. Teraz jesteś paskudny i jebnięty, nie? Jak multipla. Słuchaj, jak multipla. A ja słyszałem, akurat wszedłem na taki kawałek, jak ty mówiłeś, że sobotę podwójnie widziałeś. Tak? No widziałem sobotę podwójnie, mam dużą wadę zwrotu i astygmatyzm, nie? Kurwa, ja tylko życzę tobie, Ewa, żebyś ty Push Barbera razy dwa nie widziała, bo to jest. Ale ja kurwa, mam jeszcze większą. Ona ma bardzo podobną wadę do mnie. W ogóle z Ewą jesteśmy bardzo do siebie podobni. Jesteśmy bliźniakami prawie, że. To masakra, to jak będziesz Push Barbera razy dwa widziała, to tam ringu nie starczy. Ja pierdolę, masakra. Ty, dobra, to jak ja jestem, już wam tu nie będę przeszkadzał. No i czas już spać, wieczorem ta się skończyła. Ale i się szykuj na Zadorę, tak. I zmień pieluchę. Bo do Reda jeszcze mam, bo tam ten, Jacek Murański cię nie lubi. Ty wychodzisz jak coś z Jackiem? Tak, ale ja w boks kazachstański. A, czyli nowe reguły, tak? Tak, ocieranie jaj na jego czole. Czasio, a póki ty jesteśmy ze mną, chcemy boks armeński. Jaki to? Nie wiem, musiałem przed chwilą. A, jak nie wiesz, to chłopie, zjedz coś, bo widzisz, że ci mózg nie działa. To przywieź mi coś do jedzenia, nie? Żydzisz pieniędzy, ty, tutaj w ogóle nic nie ma, nawet, stary, nawet wody nie było u was na zapleczu. Kasio, biednie tu, my głodni siedzimy. No właśnie, Ewa, no słuchaj, Ewa siedzi głodna, nie mieliśmy, nic, świnka, nie mieliśmy nic do picia. Ewo, czas już, pieniądze się skończyły, co? Opiekun zawodników jest, wam zamówi. Na pewno dobra. To w kontakcie, trzymajcie Mordo, się. Widzimy się za tydzień. Na razie radzi zmienić pieluchę. Pozdro, pozdro. A jeszcze jedno pytanie. No. Ewa, a pamiętasz tego ziomka, co był ostatnio ze mną? Gdzie był z tobą? No na konferencji. To nie. Nie pamiętasz, nie? Nie. A ty w ogóle... A, ten co prowadził z tobą? Nie, nie, taki kurwa łysy. Latał tam, siedział też na trybunach, bo on pytał, czy ty w ogóle masz faceta, czy nie? Męża mam. Masz męża? Serio? No. A, to on już teraz zawiedziony, bo on mówi, kurde, ta Ewa trochę może starsza ode mnie, ale taka fajna ziomuwa. A wiedział, że mam 7 dych? No właśnie nie wiedział, ja mówię, no, że... to już wie. Trochę starsza jest od ciebie, nie? On mówi, nie, ale spoko, mi się z nią gada. Więc, no dobra, powiem mu, trudno, będzie płakał. Ale jak coś, to wiesz, te małżeństwa za długo nie trwają, więc... To prawda, teraz wszystkie się rozpadają. Dokładnie. Dobra, to w kontakcie, trzymajcie się, hej. Cześć, widzimy się. Baba.